Na początek pytanie, które samo się nasuwa. Jak działa to augmented reality? Na czym to właściwie polega? Z technicznego punktu widzenia w czasie rzeczywistym łączymy to, co przekazuje nam kamera, dowolna kamera, z tym, co wygenerujemy sztucznie. Sztucznie generować możemy obrazy, obrazy płaskie, obrazy trójwymiarowe, natomiast jeśli zechcemy, możemy również przekazywać do tej naszej rzeczywistości, chociażby dane merytoryczne, dane prawdziwe z dowolnych baz danych. To mogą być liczby, to mogą być statystyki, więc bardzo szeroki zakres zastosowania akurat augmented reality. No właśnie, skoro już to powiedziałeś, sam chciałem zapytać, czy widzisz jakieś zastosowania dla tej technologii poza samą reklamą? Jak najbardziej. Jak najbardziej na świecie są już pierwsze próby, e, udane próby, e, bardzo praktycznych i takich pragmatycznych rozwiązań. E, chociażby e, marka UPS e, dzięki portalowi internetowemu umożliwiła internautom sprawdzać, czy ich paczka, e, czy to, co chcą wysłać cioci babci wujkowi, e, partnerowi kontrahentowi, zmieści się w dany konkretny rozmiar. E, fabryka samochodów BMW nadal pracuje nad wdrożeniem technologii augmented reality, która ma wspierać ich mechaników, ich specjalistów przy naprawach aut. Czyli wystarczy sobie wyobrazić, że taki mechanik założy specjalne okulary, półtransparentne, dzięki którym widzi rzeczywistość i na tych okularach nanosimy również jego, powiedzmy, specyfikację samochodu, czy konkretne obrazy pomagające mu na przykład naprawić jakąś usterkę. Czy sama technologia jest kosztowna jak to wygląda w tym momencie to zależy to zależy do czego się odnosić Bo wspominałeś prawda że same licencje na początku były bardzo drogie a teraz już nie są i, i za, zaczyna to być dostępne, prawda? Natomiast jak bardzo dostępne? Dokładnie tak. Jest to dostępne, bo przykładem niech będzie te osiem te marek, które z nami współpracowały i agencji reklamowych, bo to nie tylko marki są dla nas kontrahentami, niekiedy też są zleceniodawcami agencji reklamowych, które się na to zdecydowały w 2010 roku. Marki typu Marki typu Pepsi. Marki typu Digital One, bo to właśnie na zlecenie tej agencji wykonaliśmy projekt. Marki typu Bosch, marki typu Philip Morris. Te marki na to było stać w 2010 roku. Ja tylko mogę powiedzieć, zdradzić tajemnicę, że w 2011 będą je, będzie, to będą jeszcze niższe ceny. Udaje nam się wynegocjować te ceny dla naszych klientów, dla naszych partnerów biznesowych, a dowodem na to, że te ceny są coraz lepsze jest to, że tak naprawdę w pierwszym kwartale 2011 roku wykonaliśmy już taką samą ilość projektów, co w całym 2010 roku. Więc, więc te ceny spadają, ilość drożeń rośnie. A czy mógłbyś nam przytoczyć jakieś przykłady najbardziej spektakularnych kampanii ze świata, które wykorzystywały AR? Jeśli chodzi o zasięg, to oczywiście to są te największe marki. Dalej bardzo podoba mi się projekt sprzed dwóch lat, który pomagał reklamować film Transformers. Gdzie tak naprawdę internauta podkładając, włączając kamerę internetową, wchodząc na stronę internetową, mógł zobaczyć siebie w roli jednego z transformersów. Wykorzystywaliśmy, wykorzystywano wtedy face tracking. Inna kampania z ogromnym zasięgiem to promocja Coca-Coli Zero i filmu Avatar, gdzie podkładając puszkę czy butelkę Coca-Coli Zero, Aplikacja uruchamiała sterowanie wirtualnym, tym takim samolotem bojowym, w którym właśnie w filmie Avatar latano. Inne przykłady to Ray-Ban, chyba jeden z bardziej osławionych przykładów, gdzie wykorzystano funkcję wykrywania twarzy. Na tej podstawie konsument, nie wychodząc z domu, mógł przymierzyć jeden z wielu, z wielu, z wielu modeli okularów.